Przypominamy Państwu postaci sprzed 100 lat z Białegostoku. Wtedy to rozgrywały się te historyczne dla nas dzisiaj chwile odzyskania niepodległości. Dziś chcieliśmy przypomnieć Alfreda Żołądkowskiego. Postać niezwykłą, bardzo ważną, no i wydaje się, że jednak trochę zapomnianą w Białymstoku. Nie był białostoczaninem z urodzenia. Urodził się w 1875 roku w Kielcach. Studiował medycynę początkowo w Warszawie, później w Moskwie, a potem zaczął, moglibyśmy powiedzieć, taką judymoską karierę. Gdzieś w guberni grodzieńskiej, gdzieś, jak to określał, na kresach Królestwa Polskiego, w 1903 roku zjawił się w Białymstoku. Zamieszkał właśnie na ulicy Kilińskiego, pod dziesiątką w kamienicy Rosenbauma. Z miejsca dał się poznać jako wytrawny społecznik, świetny lekarz. Pracował w ambulatorium rosyjskiego Czerwonego Krzyża przy dzisiejszej ulicy Warszawskiej, wówczas Aleksandrowskiej, ale też i tu przy Kilińskiego prowadził prywatny gabinet. Ale białostoczanie poznali go jako świetnego dziennikarza. Razem z Konstantym Kosińskim rozpoczął wydawanie pierwszej w polskim języku pisanej, wydawanej gazety białostockiej. Tam pisał o higienie, o chorobach zakaźnych. I wszystko by pewnie dalej szło normalnym, utartym trybem, gdyby nie wybuch wojny. W 1915 roku dr Alfred Żołądkowski już w randze majora zostaje zmobilizowany i wysłany na front. Służy w rozmaitych jednostkach armii rosyjskiej do 1918 roku. W 18 roku przyjeżdża do Białegostoku, wraca i natychmiast angażuje się w pracę niepodległościową. Reaktywuje i zostaje przewodniczącym Centralnego Komitetu Narodowego. Zaraz rozpoczynają się te wszystkie wydarzenia związane z 11 listopada i w Białymstoku też zrywem głównie młodzieży gimnazjalnej, ale też i środowiska polskiego zaczyna się akcja rozbrajania Niemców w naszym mieście. Kto jej przewodniczy? Kto to prowadzi? Właśnie major Alfred Żołądkowski. Tu, w tej kamienicy, jest główny sztab młodzieży gimnazjalnej, która przy doktorze, majorze Alfredzie Żołądkowskim rozchodzi się po mieście i luzuje te niemieckie posterunki wystawione w najważniejszych punktach miasta. Szybko jednak akcja zostaje przerwana. Wiadomo, że do Białegostoku wojska polskie nie wkroczą, ale do tej kamienicy wkraczają za to posterunki niemieckie. Alfred Żołądkowski razem zresztą z tymi swoimi podopiecznymi z pobliskiego przecież gimnazjum przy ulicy Kościelnej musi opuścić Białystok. Przedzierają się przez granicę, dostają się do Łap. Tam są wojska polskie. Tam za chwilę na skutek rozmaitej zmiany sytuacji militarnej Żołądkowski jako komendant szpitala polowego wyjeżdża dalej na wschód. Wraca do Białegostoku na początku marca 1919 roku. Jest chory na tyfus. Białystok jest już wolnym miastem od 19 lutego, ale niestety 4 marca 1919 roku Alfred Żołądkowski na tyfus w szpitalu wojskowym umiera. Danym mu było zażyć wolności tylko niecałe 3 tygodnie. Ale pozostaje jego żona w Białymstoku, Apolonia Żołądkowska, która jak gdyby podejmuje trud misji męża. Przez całe międzywojnie jest jedną z głównych opiekunek ubogich, potrzebujących pomocy, a w latach 1919-20 przewodniczy kołu Polek, które wspomaga walczących na wschodnim froncie żołnierzy. To niezwykła rodzina. Alfred i Apolonia
żołądkowscy, którzy powinni być wpisani złotymi głoskami w annałach naszego miasta.